W jednym z materiałów o nazwie Co jest grane, czyli naszej sobotniej podserii po prostu o grach planszowych, powiedziałem tonem nieznoszącym sprzeciwu, że w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje, nie zostanie wydana gra pod tytułem Horrified. I wiecie co muszę powiedzieć, że po pierwsze się myliłem, a po drugie to dobrze, że się myliłem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Game Troll TV. Ja mam na imię Piotrek i w naszej dzisiejszej recenzji w 10 minut pokażę Wam grę pod tytułem Horrified. Horrified jest to gra kooperacyjna dla tych, można powiedzieć, mniej zaawansowanych graczy, aczkolwiek ci, którzy już znają trochę gry planszowe, też znajdą coś dla siebie. Jest to gra, którą może bawić się od 1 do 5 graczy, tak więc mamy tryb solo, ale oczywiście również ten tryb przewidziany dla nieco większej liczby graczy. I muszę przyznać, że jest to gra niezwykle oryginalna, jeśli chodzi o treść, ponieważ do tej pory wydawcy starali się nas straszyć albo jakimiś kompletnie, totalnie wyimaginowanymi stworami, nie dość, że te są prawdziwe, albo potworami rodem z Cthulhu. I właściwie ja do Cthulhu nic nie mam, poza tym, że chcę, żebyśmy popadli w obłęd i zasadniczo zniszczyć nasz świat, to szukałem czegoś takiego bardziej oryginalnego i kiedy zobaczyłem w ogóle taką grę jak Horrified, zobaczyłem, o wow, jak fajnie, są takie potwory z czasów, kiedy ja pacholęciem jeszcze będąc, w niedzielę bodajże leciała taka seria w telewizji, siadałem przed telewizorem i rodzice wyjątkowo pozwalali mi obejrzeć tego rodzaju horrory, ponieważ stwierdzili, że no nietoperze na sznurkach to ty się bać nie będziesz po nocach, więc oglądałem, no i właśnie ucieszyłem się, że tym razem będziemy wcielali się w różnych poszukiwaczy, którzy będą walczyli właśnie z Draculą, z potworem Frankensteina, z mumią i innymi takimi, które właśnie znamy z kina, ewentualnie z kart powieści. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie na troszkę inny materiał, ponieważ w tej teraz części, co będzie, postanowiłem zrobić wideoinstrukcję, żebyście dowiedzieli się, jak zagrać w ten naprawdę prosty tytuł. Tak więc herbaty w dłoń i oglądamy. Aby przygotować grę, potrzebujecie trochę miejsca. Rozłóżcie planszę, a na niej znacznik terroru na polu 0. Obok planszy znajdą się znaczniki mieszkańców i kości walki. Następnie wybierzcie potwory, przeciwko którym będziecie walczyć. W grze mamy kilka potworów i 3 poziomy trudności. Początkujący to 2 potwory, średni to 3, a zaawansowany to 4 potwory. Same potwory też różnią się stopniem trudności, więc wybierzcie najlepszą mieszankę dla siebie. Kiedy to zrobicie, weźcie planszę wybranych potworów. Połóżcie obok planszy, a na potworze z najmniejszą wartością szału, to liczba w lewym górnym rogu każdego potwora, połóżcie znacznik szału. Następnie odwróćcie planszę do wolnego, nieużywanego potwora w grze. Macie tam napisane, jak należy przygotować planszę dla każdego potwora, którego używacie w grze. Przygotowanie graczy zaczyna się od wybrania swojego bohatera, jego pionka i umieszczeniu pionka na planszę. Odznaka bohatera trzymana jest przy kontrolującym go graczu. Każdy gracz z potasowanej talii bonusów dobiera 1 kartę i kładzie przed sobą. Resztę karty połóżcie obok kart potworów. Z woreczka, w którym macie wszystkie 60 przedmiotów, wylosujcie dokładnie 12 i umieśćcie je na planszy w miejscu, które wskazuje Wam kafelek. I to tyle. Możecie już grać. Gra Horrified to gra kooperacyjna. Przegrywacie i wygrywacie więc razem. Aby wygrać, trzeba pokonać potwora. Na każdej planszy macie napisane, jak pokonać potwora, a każdego pokonuje się w inny sposób. Przed grą dokładnie przeczytajcie o tych sposobach na kartach potworów. Grę przegrywacie w 2 przypadkach. Pierwszy to moment, kiedy znacznik terroru przeskoczy na ostatnie pole. Poruszajcie się nim za każdym razem, kiedy potwory pokonają bohatera albo mieszkańca. Drugi sposób na przegraną to czas. Kiedy wyczerpie się karta potworów, znaczy to, że za wolno je zwalczaliście, a mieszkańcy z miasta uciekli. Grę rozpoczyna gracz, który ostatnio jadł czosnek, albo wybierzcie go lepiej inaczej. Tura gracza składa się z 2 faz. Faza bohatera i faza potworów. W fazie bohatera wykonujecie tyle akcji, ile macie zaznaczone w Waszych kartach. W Waszej turze każdy gracz może zagrać dowolną liczbę kart bonusowych. Po Waszej turze zaczyna się faza potworów. Kiedy ta się skończy, turę zaczyna kolejny gracz. Zobaczmy teraz, jak wyglądają tury gracza. Gracz wybiera swoje akcje spośród 7 możliwych. Jedną akcję można wykonać kilka razy. Pierwszą akcją jest ruch. Gracz po prostu porusza się o 1 pole po oświetlonej ścieżce. Nie możecie wchodzić na wodę ani na wodne ścieżki. Dodatkowo możecie zabrać w trakcie ruchu ze sobą dowolną liczbę mieszkańców miasta z pola, z którego się poruszacie. Mieszkańcy pojawiają się na planszy w fazie potworów. Za każdego, którego uda się Wam doprowadzić do bezpiecznego miejsca, ciągniecie jedną kartę bonusu. Nazwę bezpiecznego miejsca macie napisane na górze znacznika mieszkańca. Druga akcja to pomoc. Dzięki niej możecie przenieść mieszkańca z sąsiedniego pola na swoje i ze swojego pola na sąsiadujące. Trzecia akcja to akcja specjalna danego gracza. Akcje specjalne macie opisane na odznace Waszego bohatera. Czwarta akcja to wymiana z innym bohaterem na tym samym polu. Wymieniacie się przedmiotami, jakie znajdziecie w grze. Piąta akcja to podniesienie wszystkich przedmiotów, jakie macie na polu, jakie zajmujecie. Zdobyte w ten sposób przedmioty kładziecie przed sobą. Szósta akcja to akcja zadanie, czyli akcja powiązana z danym potworem. Dla przykładu, akcją zadanie będzie odrzucenie czerwonych przedmiotów o łącznej wartości minimum 6, aby roztrzaskać jedną strumień Drakuli. Wszystkie akcje zadań wynikają z potworów, jakie macie pokonać. Siódma i ostatnia akcja to walka z danym potworem. Walczyć z potworem możecie tylko jeśli wykonasz wszystkie zadania związane z danym potworem. Powiedziałem już o przedmiotach, ale doprecyzuję tylko, że w swojej akcji możecie zagrać jeden przedmiot dowolnego koloru lub kilka przedmiotów jednego koloru. Pora teraz na fazę potworów. Wylosujcie najpierw kartę z talii potworów. Na górze każdej karty macie liczbę. To liczba przedmiotów, jakie losujecie i zgodnie z nazwą miejsca na przedmiocie umieszczacie na planszy. Dalej macie pole wydarzenia. Karty w talii potworów dzielą się na neutralne i kolorowe. Wydarzenia z kart neutralnych wykonujecie zawsze. Z kolorowych tylko jeśli dany potwór jest obecny w grze, inaczej kompletnie je ignorujecie. Ostatnia rzecz to ruch i atak potwora. Na dole karty macie po kolei jakimi potworami się poruszacie i jeśli znajdzie się na polu z kimkolwiek, atakuje. Ruch odbywa się zawsze w stronę mieszkańca lub bohatera. Jeśli odległość do tych dwóch jest taka sama, potwór przesuwa się do bohatera. Następnie na karcie macie liczbę kostek, którą atakuje potwór, jeśli jest kimś na polu. Jeśli na kości wypadnie ten wynik, mieszkaniec zostaje pokonany, a Wy zwiększacie poziom terroru. Bohater może się bronić, odrzucając dowolny przedmiot. Jeśli go nie ma, zostaje pokonany, trafia do szpitala i kolejną turę normalnie zacznie tam. Wzrasta Wam jednak niestety poziom terroru o 1. Symbole potworów macie na tyle kart każdego potwora, który nie bierze udziału w grze. Poza tym na karcie potwora macie symbol szału. To ruch dla potwora z szałem. Może więc tak się stać, że jeden z potworów poruszy się 2 razy. Jeśli aktywowany potwór zajmuje pole z kimkolwiek, nie porusza się, tylko od razu atakuje. Znacznik szału po pokonaniu potwora przenosimy na potwora z kolejną najniższą wartością. Na kostce ataku może pojawić się jeszcze jeden, ten właśnie symbol i jest to specjalny atak potwora. Zobaczcie na karcie potwora, co to za atak i to tyle zasad. Gracie tak do pozytywnego albo mniej pozytywnego końca. Na zakończenie przechodzimy oczywiście do plusów i minusów. Zacznijmy sobie od plusa, który na pewno przebijał się w tym materiale. Jest to prostota tego tytułu. Ten tytuł jest bardzo prosty, bardzo łatwy, jeśli chodzi o opanowanie. Może to być w ogóle pierwsza gra. Jeśli ktoś jeszcze lubi, wiecie, klimat, który z tej gry wylewa się z każdej strony, to jak najbardziej tutaj proszę horrory, które dzięki popkulturze są dobrze znane, zaowocują tym, że ktoś się zainteresuje, a jeśli ktoś będzie szukał kreatywnego prezentu dla takiej właśnie osoby, no to bardzo proszę, planszówka może wystrzelić i już w tym momencie ta osoba jest po naszej planszowej stronie mocy. Tak więc prosta, łatwa, bardzo ładnie wyglądająca gra na pewno będzie taką ozdobą na niejednej półce. Również jest to gra dzięki różnym potworom, tym jak możemy te potwory, wiecie, składać co grę. Gra również jest regrywalna, co jest bardzo ważne nie tylko przy kooperacjach, ale też przy każdej grze, ponieważ za każdym razem będziemy musieli do niej podchodzić nieco inaczej i to nie będzie tak, że jesteśmy przygotowani, obryci, tak, bo wiemy, co ten potwór robi. Oczywiście możecie o tym wiedzieć, ale jak Wam będzie szło granie, no to już zależy, jak karty będą się układać, ponieważ tutaj rzeczywiście wszystko pod względem regrywalności bardzo dobrze zostało ogarnięte. Gra również na tym ostatnim poziomie, trzecim trudności, będzie dla Was stanowiła pewne wyzwanie, ponieważ wiecie, 4 potwory, to jest mniej czasu na rozprawienie się z nimi i trzeba rzeczywiście wszystko sobie dobrze poukładać, żeby tą logiczną zagadkę rozwiązać. Ale nie tylko plusy, również są minusy w tej grze. Dla tych wszystkich, którzy uwielbiają, Robinsona Crusoe, Yggdrasila, Ghost Stories, ostatni Bastion, to w sumie właściwie to samo, ale ta gra, czyli Horrified, może okazać się zbyt banalna, ponieważ jest to po prostu prosty tytuł, bo taki ma być w założeniu. No i oczywiście ostatnia rzecz to to, że W każdej grze kooperacyjnej powinien pojawić się jakiś element, który będzie bronił innych graczy przed tak zwanym graczem alfa, który będzie mówił to zrób, tamto zrób, o nieźle zrobiłeś, robimy zupełnie inaczej, czyli de facto będzie grał sam ze sobą, a cała reszta będzie tłem. W niektórych grach kooperacyjnych wprowadza się jakiś hamulec, dając na przykład jednemu graczowi konkretnemu, że to jest jego decyzja, ty wybierasz i po prostu najwyżej wszyscy inni później będą narzekać, że źle podjąłeś decyzję, ale to będzie twoja decyzja. W Horrified czegoś takiego nie ma, więc po prostu musimy mieć ekipę, która doskonale sobie zdaje sprawę, że jest to gra kooperacyjna. Razem wygrywamy i razem przegrywamy. Tak czy inaczej, jeśli szukacie gry prostej, lekkiej, w takim klimacie starych potworów, to bardzo proszę, Horrified wjechał na salony.